Siemaneczko, witam. Tak jak na wczorajszym vlogu wspominałem, przód tam zamontowanie nie było problemu, bo typowo dochodzi do przodu. Nawet nie robiłem tych rur wpuszczanych, ale z tyłu jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, więc musiałem dorobić coś takiego. Profil tutaj nawet na prosto nie pasuje, bo tam jest wyżej, więc i wyżej, i mało tego, jeszcze idzie pod górę, więc końcówka tu musi być, to musi być w poziomie, a to musi się układać według to mocowanie zderzaka, które tam jest, więc musiałem dwie sztuki takie zrobić. Najgorzej było jedno wyrzeźbić. Jak już jedno zrobiłem, to drugie było łatwiejsze do zrobienia, więc teraz mogę zamontować to. Tutaj będę miał otwór na wierce, śrubką skręcę tak samo jak jest to przednie zrobione. Przy tym muszę wziąć, podfrezować. Jakieś babole zostały w środku, ciężko wchodzi. Muszę tutaj szlifnąć, zobaczyć czy gdzieś na profilu coś jest, jakiś zadzior, czy w tym. Dobra, idę po okulary. Szlifnę to. Teraz brakuje mi tutaj rąk, bo muszę jeszcze połączyć. O, dobra, może się uda. Przykręcę te śrubki, bo na początku, nie wiem czy już wam mówiłem, obrotnica jest bez tego profila łączącego, przednią część z tylną częścią, i potem jest problem jak się przestawia, każdy wózek jedzie sobie inaczej. A jak jest połączony na profilu, no to wtedy jest o wiele lepiej, nie ma problemu. No i teraz trzeba tutaj kombinować, żeby to przełożyć. Samemu trochę ciężko, ale jakoś może się uda. O, dobra, wjechało. Za głęboko wsunąłem. Musiał zrobić inaczej. Najpierw przykręcę te mocowania, a potem dopiero wsunę. Obrotnica. Jeszcze dwie śrubki. Nie rozłączył. Na razie wyjechać z tego, a potem dopiero nasunę na te końcówki, tak będzie łatwiej, bo brakuje mi rąk do trzymania
Magnesik. Ktoś się ebał i zajebał mi podkładkę dużą. Kręcimy. Jadę sobie wyżej i teraz na gwincie wyreguluję. Wiadomo, że na pręcie gwintowanym jest płynniejsza regulacja. Dobra, teraz muszę go pośrodkować mniej więcej. Delikatnie sobie naceluję tutaj. Na złość, jak ktoś jest potrzebny, to wtedy nikogo nie ma. Jeszcze teraz tutaj profil mi wyjechał. O. Złośliwość rzeczy martwych. Dobra, teraz dokręcę tu. Zblokuję, żeby już się nie przestawiał. Teraz tutaj też ma znaczenie przy ustawianiu na obrotnicy. Wiadomo, wysokość, żeby wyłapać środek, ale też tak samo znaczenie ma przykładowo 60-35. I teraz będzie tak, że ta strona będzie opadać ciągle w dół, zawsze trzeba będzie blokować. No i przy okręcaniu będzie taki moment, że trzeba go będzie przełamać, a jeżeli jest wypośrodkowany idealnie,
środek, to wtedy nie ma problemu. Paluszkiem się obraca. Dobra, bo ja się tu rozgadałem, co to miałem? Wkrętarkę i... I po uchwycie. Lekko przesadzę z oszczeniem wierteł. Jak już dołożę, to potem tak bierze, że kurczę. Gruby wiór idzie. Dobra, mniej więcej ta odległość wsunięcia, żeby też się nie musiało nic tutaj zginać, wyginać. Tak jak teraz. Dobrze naoszczone wiertło, no dobra rzecz, bo lekko idzie, ale najgorsze jest właśnie jak się już przechodzi przez materiał przy końcu, to potem strasznie zaciąga, łapie. Dobra, ja będę musiał podjechać do sklepu po śruby. Ile to musi być? 35, 45 mm, M8, nakrętki mam. Żeby przełożyć nawet od śrubkę nakrętkę, zblokować to i zaraz będzie próba obracania tego. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie. Aha, jeszcze nie próba obracania, bo jeszcze muszę wózek zdemontować. Dobra, lecę do sklepu przy okazji po te śruby. Będziemy. Dobra, mam na obrotnicy, teraz odkręcam od wózka, delikatnie mam dźwigniętego w górę i teraz go tutaj muszę odkręcić. Pogadam sobie do was, jakbym chodzi sam po warsztacie i sam ze sobą gadać, to przy demontażu wózka, przy rozkręcaniu pogadam sobie trochę do kogoś, a nie sam do siebie. Dobra, tu by było. Już jest w górze, czy nie? Tak, tutaj już idzie bez wózka. Teraz jeszcze na przodzie mi zostało do odkręcenia 19.
Chyba tym dużym nie podejdę. Dobra, ja sobie wezmę nasadkę, odkręcę i zaraz. Dobra, mam go na obrotnicy. Teraz go podniosę do góry. No to co za kiepy tutaj. Zaraz go podnosimy w górę. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, 19 mi jeszcze będzie potrzebny, bo zaś wózek tutaj muszę wszystko, wózek, obrotnicę, muszę wszystkie śruby podokręcać, żeby się nie przestawiał, nie? I tutaj oczywiście po podniesieniu też zawsze sobie jeszcze blokuję wysokość, żeby siłownik czasami nie popuszczał w dół. To jedziemy. Będzie chwila prawdy. Czy środek jest dobrze? Dobra, teraz wyrzucimy kobyłki. Jeszcze trochę z tyłu. To co za czary. Dobra. A jakże. Już będzie gorzej pewnie. Tak, dobra, jakoś może mi się uda. No i teraz widzicie. Jeszcze się okazuje, że nie odkręciłem drzwi. Już lecimy z nimi. Także finał prac nad polonezem już blisko, już niewiele zostało. Już bliżej niż dalej. Może tak mi się uda. Tutaj nim przejadę. Przestawimy go w boczek. Teraz cały wózek wyjedzie mi tam ładnie do przodu. Bez żadnego problemu. Przełożę go przez profil. Jeszcze za nisko. Jeszcze wyżej musi się.
to inaczej. Że tak. Wpadł na śrubę. O, i teraz tutaj jest wyżej. Nie powinien wyleść. Konkretna karoca. Tylko co z tego, jako tutaj to wszystko się wygina, bo jeżeli tu jest zamontowany, tu nawet jak nogą nacisnę, to czuć, że zanim się kółka z przodu podnoszą, to się ugina. A wiadomo, w transporcie na lawecie, jak karoseria jedzie, to wszystko podskakuje. Jeszcze pasami gdzieś może było źle ściągnięte za końce i się wygło. Normalnie teraz to się zaczynam robić zły. Mamy dzisiaj, który? 12. Właściciel Itisa zdeklarował się, że do 15 stycznia go odbierze. Więc niestety. Albo zacznę naliczać opłatę postojową, albo po prostu wyjedzie na zewnętrzny i tam sobie będzie stał. Nie interesuje mnie to, czy będzie stał, rdzewiał, cokolwiek się z nim będzie działo, bo kurczę, ja potrzebuję miejsca na warsztacie, niestety. To nie jest tylko tak, że ja mam tutaj dwa projekty i nic więcej. Mamy do wymiany rozrusznik. Akurat nie w moim aucie, ale jest do wymiany rozrusznik. Aha, no nie mam gdzie teraz wjechać, no bo niestety, no Polonez stoi. Tak to Polonez by poszedł do tyłu, czy ewentualnie Fiat by tutaj wszedł, Polonez w poprzek. Wjeżdżam sobie autem tam i mam miejsce, żeby cokolwiek robić. A w tym wypadku, no niestety, pies pogrzebany, bo coś sobie stoi. Nie lubię czegoś takiego, kurde. No rozumiem, że jest z Niemiec, ale auto jest od... Musiałbym sprawdzić na kanale, kiedy publikowałem film o zakończeniu. Już 2 miesiące bodajże, jak jest skończone. I tak cały czas stoi. Dobra, ja tutaj trochę ogarnę blaszki, które mi tutaj będą potrzebne. Pozostawiam, bo to idzie do złomu, to złom. To musi być tutaj jeszcze pomalowane, bo to było całe z tą blachą malowane, a to było przygrzane po odwierceniu. Tutaj widać, no, goła blaszka. Jeszcze muszę to pomalować. Te wzmocnienia będę musiał dorobić pod podłogę, co przychodzą. Teraz nie wiem, czy dwie sztuki, muszę zobaczyć, czy obydwie są, jak obrócę go. To musi iść do piaskowania. Widać, że tutaj, gdzie było przykręcone do blachy, to jest rudzielec. To też tak samo tutaj. Tu było wypiaskowane, bo to już było u Roberta tam. Tak przy okazji to pozdrawiam oczywiście Roberta i Rafała. Garo Jarocin, piaskowanie. Że to dostać, to dostać, to tutaj mam blaszkę, dorobiłem niepotrzebnie do tego tyłu, bo się okazało, że ona cała z podłogą jest, ale jak zrobiłem, to niech sobie będzie. Kurczę, zaraz bateria padnie. Może gdzieś tam się przyda. Dobra. Na razie tutaj muszę zobaczyć, co to te roloczki. Ten jeszcze jest niezużyty, zużyty. Ten jeszcze nie, ten. To jest śmieć. A te jeszcze dwa. Zostawiam takie właśnie, bo
gdzieś mam, tak na przykład o, tutaj na poszyciu, no wiadomo, że nie szlifuję tak, tylko też czasem trzeba bardziej tak krawędzią. Więc jak jest tutaj zjechany, biorę nowy, a potem jak gdzieś potrzebuję, normalnie środkiem mogę przyjechać, to biorę właśnie te które nie są dotarte, także one się nie niszczą, a też jeszcze robię taki myk. Proszę, z dużego wycinam sobie na tą małą podkładkę, na 50. I wtedy to, co tutaj jest niezużyte, wszystko ładnie schodzi. Także nic się nie marnuje, od tej mam pozostawione. Tu jest środek bardzo ładny, czyli jak teraz mamy tak, czyli jak boki przytnę, zużyję środek i nic się nie zmarnuje. Wiadomo, to nie są tanie rzeczy, trzeba troszeczkę ciąć kosztów. Dobra, te były do wywalenia. Dobra, ja tutaj na chwilę się rozłączę, bo bateryjkę muszę sobie przełożyć. A zobaczcie jeszcze, ile się z niego wysypuje piachu. I tak będę go obracał tutaj przy naprawie jeszcze kilkanaście razy. I tak cały czas, bo gdzieś jakieś, nie wiem, coś chyba tutaj w środku musi być, że tak przelatuje. Chyba jakaś podkładka albo coś gdzieś może jest. Idę tutaj naprzód. Jeszcze troszeczkę jest źle ustawiony, bo powinien się tak zatrzymać w tym miejscu i nie opadać. Lekko jeszcze go muszę na tych śrubach, dlatego też dorobiłem właśnie te śruby, żeby była możliwość regulacji. No tutaj jeszcze jest taki mankament, że mam tylko blokadę na tych otworach, bo tutaj od przodu były śruby, tak jak tutaj teraz z tyłu zrobiłem. O, takie śruby były tutaj, musiałem je poodcinać i porobić tu. Tam jeszcze nie zrobiłem i mam tylko możliwość blokowania na tych otworach. Nie chcę nawiercać więcej tych otworów, żeby tego materiału nie osłabiać. Więc jak mam te śruby, no to sobie wyreguluję na gwincie i potem blokuję. Bo tutaj mam zrobione tak, że tu nie ma żadnego ogranicznika i teraz jakbym go odwrócił tak dokładnie, i tutaj jest szczelina, a będzie dachem do dołu, to on po prostu opadnie, przesunie się tutaj, bo nie ma blokady. Musiałbym albo tam dorobić blokadę na tym łożysku, które tam jest. Tam łożyska stożkowe są zastosowane, z malucha, stare, no na jakieś w miarę dobre od koła. No i tak cały czas będę nim kręcił. Jak widzicie, na warsztat jest po prostu na styk. Górą minimalnie przechodzi. Teraz wam pokażę tutaj dołem. Wrócę, bo tam gdzieś się tego piasku wysypie. Ja jeszcze teraz wezmę powietrze, odkurzacz, będę dmuchał, a na drugim końcu gdzieś otworami będę wyciągał, to też jest wtedy łatwiej. Teraz patrzcie, jak to tutaj na styk wszystko jest. O, teraz widać nad profilem. Zostawione tam, nie wiem, z 50 mm, z 5 cm przerwy. I do góry teraz jest więcej, a jak podjadę dachem, no to będzie tak samo jak na dole. O, ledwo co, jak widać, między lampą a karoserią jest prześwit. No tam akurat z tamtej strony mam wyżej, tu jest najniższy punkt z tej strony. Dobra, odkurzam, wydmuchuję, no i się tutaj biorę. Tu będę miał do roboty tą blaszkę do wspawania, którą tutaj nie wspawałem, bo tam od góry nie było sensu jej łatać. No i też to wszystko teraz jest do poczyszczenia, co było spawane tam od tyłu.
to wszystko muszę poczyścić, tutaj muszę zrobić podcięcie na tym felcu, żeby odpływ miał możliwość wypływu, tutaj jest kolejny, też tak samo musi być pocięcie w tym felcu, tutaj też jest odpływ, ten jest akurat dobrze. No i ogólnie takie gdzieś tam jeszcze coś do przyspawania, do pospawania, spawy do poszlifowania, to było od tamtej strony, od góry spawane, przetop powychodził, teraz to wszystko wyszlifować. Chociaż tak jak mówiłem, to za bardzo na gładko szlifowane nie będzie z tego względu, że tak gdy przychodzą masy natryskowe, masy uszczelniające, no i oczywiście cały ten pasek muszę tutaj otworowo jeszcze pochwytać, mocowanie do lewarków porobić. Także jeszcze roboty jest. No z tego, no i te tutaj wzmocnienia muszę też dorobić nowe. No tutaj to akurat ta blaszka jest dobra, tylko ją odwiercę, przepiaskuję i z powrotem wróci na swoje miejsce. Te blaszki też poprzymykam do zera, praktycznie mówiąc, będą zasmarowane masą, uszczelnione. Żeby tutaj tak nie ma sensu, żeby one były otwarte. Normalnie w karoseriach to są koreczki gumowe. Po co ma tam wilgoć od dołu gdzieś podchodzić? Więc nie będą zaspawane, tylko będą zamknięte, uszczelnione masy. Dobra, ja sobie robię teraz popołudniową kawkę. Coś przekąszę i będę działał dalej. No, jeszcze go muszę potem wyregulować, żeby on nie opadał sam. Dobra, wspawam sobie tą blaszkę, tutaj dorobiłem. Całego nie wyrzucam. Tu już połapałem, otworowo poprzygrzewałem, poszlifowałem i teraz dorabiam ten elemencik. Był wypiaskowany, zamalowany epoksydem. Teraz go tutaj wspawuję. Pokażę wam. Kamera tak już do duszy. Więc tutaj wam pokażę, no jak spawam, żeby się nie wypalało, więc ja to robię na dwa razy. Zaraz sobie dopukam blaszkę. O, teraz się ładnie licuje. Sobie robię tak, że pierwsze robię takie strzały, takie ślepaki jakby. Coś tam widać? Chyba widać. Takie, że tak powiem, nawet jakieś tam dziurki pozostają niedogrzane. Akurat można sobie lecieć takie elementy raz przy razie, jak nawet gdzieś tam pofaluje czy coś, to nie ma problemu, bo to jest poszycie podłogi. No i teraz drugi raz jadę tak. Za mało za pierwszym razem zrobiłem, były dwie dziurki obok siebie i wypaliło, no ale to nic, jest zaklejone. No i teraz tu wiem, że mam porządny przetop, zresztą tu widać, tak jak mówiłem, od drugiej strony było spawane i jest przetopik do wyszlifowania, do wyczyszczenia, ale nie szlifuję tego też idealnie, tylko tak z grubsza sobie, tutaj też tak samo. Nie lecę tego na gładko, nie ma sensu, bo to podłoga. Dobra, to by było dzisiaj na tyle w tym materiale. Nie wiem, czy wyszedł krótki, czy wyszedł długi, ale tak sobie od rzeczy albo nie do rzeczy pogadałem. W sumie na dzisiaj to już fajrancik robię, bo 20 jest, nie, pół do 8. Dobra. Dzięki, pozdrawiam.